Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w następnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, w dzisiejszej dobie odkażania, czyszczenia absolutnie wszystkiego, często ręce odkażamy, nosimy maseczki, wycieramy balustrady, klamki i tak dalej. Warto też zagłębić się w taki temat jak też odkażanie naszego pojazdu, szczególnie wnętrza. Choć ten temat niejednokrotnie pojawiał się na antenie, ale mówiliśmy tylko tak ogólnikowo. W dzisiejszym magazynie porozmawiamy sobie, co daje nam ozonowanie wnętrza pojazdu, jak często to wykonywać, jakie czynności przy okazji jeszcze wykonywać. Dzień dobry Panie Robercie. Witam Państwa serdecznie. Panie Robercie, stoimy tutaj przed urządzeniami, które nazywają się ozonatory powietrza, prawda? Generatory. Czynność, która nie zawsze jest wykonywana przy corocznej kontroli klimatyzacji. Co nam daje takie urządzenie? No na pewno sobie poradzi z grzybem i z bakterią, tak? Jeśli chodzi o wirusy, to tutaj są różne zdania i podzielone. Jedni twierdzą, specjaliści, że tak, inni, że nie w pełni, więc jakby tutaj nie będę się wypowiadał, bo nie jestem autorytetem odnośnie wirusów. Natomiast na pewno sobie radzi z grzybem, tak jak wspomniałem wcześniej, i z bakteriami, z zapachem nieprzyjemnym, tak? I no właściwie w tym przedziale, tak? Czyli zamykając jakby obieg cyrkulacji powietrza wewnątrz pojazdu, też i ten ozon przepłynie przez te wszystkie kanały i tam sobie dobrze radzi. Natomiast jeszcze chodzi o wydajność tych urządzeń, bo są na rynku ozonatory spożywcze, generatory, tak, może dużo mniejszej mocy niż te właśnie profesjonalne, które tam mają chyba 4000 mg, jeśli się nie mylasz, podejrzę. Ten ma tak, 4000 mg na godzinę, tamte mają pewnie dziesiątą część tego i też trzeba pilnować, bo w nadmiarze ten ozon może spowodować nawet pęknięcie elementów plastikowych, jak kokpitu czy innych rzeczy, więc ostrożnie. Po każdej takiej interwencji taką maszynką, ona też ma zakres pracy mniej więcej przewidziany na pół godziny maksymalnie. Nie dłużej, potem musi maszyna jakby zwolnić i odpocząć z pół godziny, więc ten ozon jest dość silnym, tak, generator, urządzeniem na te bakterie i grzyby. No i już mamy z doświadczenia, wiemy, że często, gęsto, w dużej mierze i skutecznie bardzo pozbywamy się tych zapachów nieprzyjemnych, to szczególnie. I jakby zapach, jakby ktoś może pamiętał jeszcze, jak wygląda burza, bo coraz rzadziej to można doświadczyć, no to zapach takiego wnętrza jest bardzo nasilony bardziej niż jakby na wolnej przestrzeni, jak po burzy. Czyli dość specyficzny zapach, tak, dla jednych przyjemny, dla innych mniej. No, natura sobie akurat sama wymyśliła i robi to po burzy, a tutaj jest właściwie maszyna, która zastępuje, tak, tą burzę, wyładowania elektryczne, które tak jak tam gdzieś się obiło mi po uszach, jak rozdzielają te atomy tlenu, tak, na podzespoły. Też warto wspomnieć, że te wszystkie bakterie, grzyby, które najczęściej kierowcy kojarzą z kanałami wentylacyjnymi, prawda, w samochodzie, gdzie dłużej nieużywana klimatyzacja po włączeniu przez pierwsze kilka minut właśnie wydziela taki nieprzyjemny zapach, ale te wszystkie bakteria roztocza również, tapicerce, w dywanikach, wszędzie siedzi i dzięki takiemu procesowi możemy to skutecznie wyeliminować, aczkolwiek tak jak już kilkakrotnie mieliśmy okazję rozmawiać na temat klimatyzacji, układu klimatyzacji, to wszystko będzie dobrze działało, kiedy te auto jest rzeczywiście zadbane, czyli ktoś je odkurza i te dywany, one są suche, fotele odkurzane, jeśli są pokrowce, to prane. No po prostu tak jak w mieszkaniu, tak? No, nic nam nie da, jak wpuścimy, nie wiem, litr perfumy, tak, na błoto lub na nieumyte ciało, tak.
tydzień lub dwa. Także no wszystko musi być z rozumem użyte i w rozumny sposób wykorzystywane. Jeśli wracając do tych kanałów, o których Pan wspomniał, tych wszystkich dolotowych strumienic powietrza, tego wszystkiego innego, to dobrze dbając już o tę klimatyzację jej w autach tam powyżej pewnie 3 lat, dobrze jest to jeszcze chemicznie zrobić, czyli są specjalne takie aplikatory, tak już bardzo profesjonalne, gdzie po wyjęciu wkładu na przykład filtra pyłkowego wpuszcza się tak w ten wentylator i w radiator, tak, taka specjalna dysza jest na wężu, wpuszcza się, wyciąga filtr, zapina obudowę, czyli układ przywraca się tylko bez filtra, potem wpuszcza się w każdy z 1 kanałów, do którego jest dostęp, tak, czyli ta rurka głęboko można spenetrować każdy kanał. Wtedy włącza się ten pojazd, tak, i układ klimatyzacji zamyka, cyrkulację wewnątrz kabiny też zamyka, żeby nam się nie wydostało powietrza ani nie było pobierane z zewnątrz. I też taki proces trwa z 30 minut i wtedy już mamy 100% pewność, że tam po prostu nic nie przeżyło, co by mogło nam zaszkodzić. I jeszcze jedna ważna rzecz, że trzeba pamiętać, że wszystkie kanały, które odprowadzają skroploną rosę czy też wodę, bo wiadomo, schłodzi się, ociepli kanał, żeby one były drożne, bo taki zatkany kanał i taka stojąca woda to też siedlisko bakterii różnego rodzaju jakby szkodników. No to też warto zwrócić uwagę, tak naprawdę każdy może skontrolować sobie, czy te jego kanały odpływowe są drożne, czyli po użyciu klimatyzacji, zazwyczaj w ciepły dzień, to znaczy, gdy zaparkujemy i wyłączymy silnik, to znaczy, charakterystyczna mała kałuszka pod samochodem powinna się zebrać. Może by było bardziej skutecznie w momencie, kiedy na przykład używamy klimatyzacji, ono już jakiś czas działa, podjeżdżamy sobie pod dom, tak, zamykamy drzwi, wysiadamy, zamykamy drzwi i się uchylamy pod spód. I jeśli tam kapie, znaczy, że jest w porządku. Jeśli nic tam na tym podjeździe, czy na takim miejscu, gdzie możemy to ocenić, nie ma, znaczy, że coś jest nie tak. Musi skraplać. Musi. Tak, naturalny proces. Naturalny proces i to nie jest szkodliwe w sensie dla tego pojazdu. To jest po prostu bardzo dobry objaw. Znaczy, że wszystko odpływa, spływa i tam dobrze się dzieje. Jeśli natomiast nie ma tego, znaczy, że coś niedobrego. Że albo idzie nam gdzieś pod dywany w pojeździe, albo gromadzi się w jakiś tam elemencie, który no, pozwala na zgromadzenie się tej cieczy. Tak, wspominał Pan, że na nic te wszystkie czynności odkażające nam się nie przydadzą, jeżeli regularnie nie będziemy do tej klimatyzacji zaglądać. Najprostszą czynnością oczywiście jest wymiana tego elementu, który Pan trzyma tak, w ręku. To filtr akurat jest, no może tutaj nie wiem, czy będzie widać, ale to taki jest w przedziale 15 tysięcy kilometrów, tak? Czyli niedużo. Ale zdarzają się takie, proszę Państwa, które są zabite na płasko. To przeważnie te pojazdy, które gdzieś tam w pobliżu lasów, jakichś dróg remontowanych i innych rzeczy są użytkowane, to one potrafią być zabite. No i teraz wyobraźmy sobie teraz proces gnilny, który tam następuje. Woda, rosa, inne rzeczy, które tu się dostają, bo to jest pierwszy element, na który napotyka powietrze wlatujące z zewnątrz do pojazdu. No i nagle biorą się problemu typu nie mogę odrosić szyby czołowej. To mówimy o odrosić szyby czołowej, że pojazd po prostu jest zaruszony, ale ja w życiu miałem 2 razy anginę i 2 razy w momencie, kiedy naprawiałem klimatyzację i to była straszna angina. Także ja z respektem do tego podchodzę, bo naprawdę tam nie wszędzie oczywiście, ale zdarzają się pojazdy, w których nie wiem co tam jest zmutowane, ale można to przypłacić nawet życiem. No jak ktoś mniej odporny. Oczywiście filtry dzielimy na jakieś kategorie. Trzyma Pan zwykły papierowy w ręku. Ja tutaj mam używany filtr węglowy. Węglowy to jest ciemniejszy, cięższy. Zawsze można je porównać. Ten węglowy będzie ciemny, mniej więcej od tych kolorów, a papierowy nowy będzie taki. Bardzo jasny. No i według producentów te filtry z wkładem węglowym oprócz zwykłego kurzu, pyłu jeszcze podobno zapach. Alergeny i zapach. Zapachy. Tak. One jeszcze wyłapują te bardziej drobiazgowo te wszystkie elementy z zewnątrz. Ten po prostu to jest zwykła taka przysłona, taka maseczka jak mam w tej chwili na twarzy. Zbiera z grubsza zanieczyszczenie, można tak powiedzieć, ale ani na zapachy nie ma wpływu, ani na nic innego. Pomaga utrzymaniu czystości wewnątrz pojazdu, czyli wszystko to, co z drogi zostanie złapane, kurz osadza się tutaj, tak? I w ten sposób mamy to kabinę, nie musimy jakby czyścić dokładnie co tydzień czy co 2 dni, bo wystarczy tak bez filtra przejechać się po drodze szutrowej i mamy całe wnętrze pojazdu zawalone kurzem. Panie Robercie, ostatnie pytanie. Jak często w ogóle wykonywać tą czynność ozonowania wnętrza właśnie samochodu?
powiem szczerze, że tutaj wytycznych nie ma, tak? No aczkolwiek jeśli ktoś dba o siebie zdrowie, no to wydaje mi się, że przy wymianie oleju, która średnio wychodzi, załóżmy uśredniając co 15-17 tysięcy, wtedy z reguły my zalecamy, na przykład my z doświadczenia zalecamy, żeby wymienić wszystkie filtry przy wymianie oleju. I wtedy, jeśli oczywiście ktoś ma ochotę, może zrobić takie ozonowanie, ale to też ma sens tylko wtedy, trzeba podkreślić, kiedy pojazd jest czysty, tak? No, wiadomo, na wycieraczce pod nogami tam może być piasek, czy gdziekolwiek idzie, na innych wycieraczkach, no ale jeśli jest zanieczyszczony samochód i brudny, i zaniedbany, to nie ma sensu. To zupełnie nie ma sensu i szkoda na to pieniążków. Chociaż sama usługa też nie jest droga, ozonowanie. Jakie to są mniej więcej koszty? Średnio u nas to kosztuje około 50 zł, tak? I godzinka pracy. No to wszystko razem trzeba by w zespół dzielić, więc dlatego najkorzystniej to po prostu zrobić przy tej wymianie oleju, tak? Więc to wychodzi wtedy najtaniej. Tu już nie chodzi o to, żebyśmy się reklamowali, że coś takiego robimy, tylko chodzi, że to z logiką powiązane. No będzie najtańsze i to taki komplet. I załóżmy, on starcza na 15 do 20 tysięcy, bo te interwały teraz są różne i po 40 tysięcy. Aczkolwiek my dokładnie już wiemy, że to są takie zabiegi producenckie, które tylko mają służyć jakby o zmniejszeniu wszystkich przeglądów w czasie okresu gwarancyjnego. I niczemu więcej one nie służą i nie służą na pewno jakości, utrzymania w jakości silnika czy innych rzeczy. Więc my uważamy, że 15 tysięcy to jest maksymalna ilość. Co by tam ktoś nie mówił, jak spuszczamy olej czy filtry, to widzimy w jakim są stanie. Tak? Po 15 tysiącach, a jak może wyglądać po 40. Także to dobrze. Tak. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo proszę, dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, dbajmy o czystość oczywiście rąk, twarzy, poręczy, tak jak wspominałem, klamek, ale również zadbajmy właśnie o czystość naszego wnętrza, bo nie tylko wirus może zaszkodzić niektórym osobom. Czasem mamy dolegliwości alergiczne, nieodkurzony samochód, niewymieniony w porę filtr kabinowy. To wszystko przekłada się, że po tym mamy problemy schorzenia różnego rodzaju. Tak jak Państwo słyszeli, troszkę czasu poświęcić, pieniążków, naprawdę nie są to jakieś duże koszty, chociaż raz w roku sobie przeprowadzić taki proces. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. We'll be right back.